Witam serdecznie. W aktualizacji z listopada 2023 roku w programie CGO w oknie bazy danych obiektów mapy pod ikonką zaznaczenie dodano możliwość zaznaczania obiektów na podstawie wartości zawartych w pliku tekstowym. Jak ta funkcja działa w praktyce? Przykładowo mam tutaj otwartą bazę dla klasy obiektów LGB działka ewidencyjne. I chciałbym w mojej bazie zaznaczyć te działki, których identyfikatory mam przygotowane w pliku tekstowym. W pliku tekstowym są trzy identyfikatory działek i chciałbym teraz te działki o takich identyfikatorach zaznaczyć w programie CGO w mojej bazie działek ewidencyjnych. Zatem klikam na ikonkę zaznaczenie, wywołuję funkcję zaznacz na podstawie wartości z pliku tekstowego i wskazuję plik tekstowy, a następnie wybieram atrybut, po którym program będzie odszukiwał obiekt i go zaznaczał. W moim pliku tekstowym jest podany identyfikator działki, więc rozpoznawanie i zaznaczanie będzie się właśnie odbywało po atrybucie ID działki. Zatwierdzam i widzę, że w mojej bazie danych zaznaczone zostały trzy obiekty, trzy działki, których identyfikatory były podane w pliku tekstowym. Dziękuję za uwagę. Pamiętaj, aby zasubskrybować nasz kanał, aby być na bieżąco z nowościami w programie CGO.